Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Chciałbym odczytać ten urywek Pisma Świętego, zapisany w 19 rozdziale Księgi Joba, począwszy od wiersza 15. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się. Sam muszę go błagać. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. Nawet mali chłopcy mną gardzą. Gdy powstaję, urągają mi. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała i uszedłem tylko z dziąsłami. Zmiłujcie się nade mną, wy przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Chciałbym zaczerpnąć z tego 19 rozdziału Joba mój temat. Ja wiem. Boży głos w czasach ostatecznych. Ten ówczesny patriarcha był poniekąd podobny do nas dzisiaj. Znajdował się w wielkich trudnościach, w nawałnicach, jak my to nazywamy. I był zrozpaczony. Przez wiele dni siedział na kupie popiołu i usiłował znaleźć słowa pociechy, coś, co by go zachęciło, coś, co dodałoby mu otuchy, gdy widział, że życie z niego uchodzi. Przede wszystkim był on starym człowiekiem, w wieku około 90 lat, i ręka Boża wymierzyła mu cios. Wiemy jednak, że to nie Bóg dotknął go swoją dłonią, lecz tylko zezwolił dotknąć go szatanowi. Bóg posiada agentów do wykonywania różnych rzeczy. Jeśli Bóg chce, aby stało się coś złego, wypuszcza tylko szatana, aby to zrobił. A gdy chce, aby stało się coś dobrego, ma także swoich sług, których wypuszcza, aby to zrobili. Szatan dotknął Joba w pewnym celu, aby go doświadczyć, ponieważ pomiędzy nim a Bogiem wynikł spór. Bóg powiedział bowiem do szatana: posiadam sługę na ziemi, któremu nie ma równego. Cokolwiek mu powiem, on uczyni. Jest to człowiek nienaganny i prawy. Pozwól mi tylko zająć się nim, a sprawię, że będzie ci złorzeczył, odpowiedział szatan. Ponieważ ten patriarcha Job nie wiedział o tym wszystkim, to, co go spotkało, wtrąciło go w głęboką rozpacz. Jednak w jakiś sposób, nawet gdy wszystko stracił, zachował swoją pozycję w Chrystusie. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, powiedział. Otóż my także przechodzimy przez takie przeżycia. Przechodzimy przez nie wszyscy. A wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy tu zgromadzeni w jakimś podobnym celu. Wszyscy jesteśmy na tych kupach popiołu. Mamy swoje kłopoty, swoje wzloty i upadki, swoje krytyczne chwile, swoje choroby, swoje bóle serca i swoje rozczarowania.
Przychodzimy więc tacy w ten poranek, aby znaleźć słowa pociechy, tak jak Hiob próbował je znaleźć u swoich przyjaciół. Nikt z nich nie mógł jednak sprawić mu kojenia. Z powodu jego bolesnych przeżyć oskarżali go o to, że jest skrytym grzesznikiem. A wtedy, pośrodku wszystkich jego kłopotów, Bóg przyszedł mu na ratunek. Job zadawał pytania. On wiedział, że nie tylko jego choroba, jego wrzody, jego kłopoty i ból serca spowodowany utratą rodziny i całego majątku już wkrótce pozbawią go życia. Bowiem i tak był on starym człowiekiem, podeszłym w latach, i wiedział, że zbliża się do grobu. Lecz wiedząc o tym, on wierzył, że jest ktoś, kto postawił go tutaj na ziemi, gdyż nie mógł przyjść tu sam. On wiedział, że pochodzi od swojego ojca i matki, lecz także jego ojciec i matka musieli mieć kogoś, kto ich tu postawił. I to prowadziło wstecz do początku. Kto stworzył tego pierwszego? Dziwiła go także następująca rzecz. To dziwne, że ja istnieję, chodzę tu po ziemi i mam życie wyższe od życia zwierząt i wyższe od życia roślin. Stwierdzamy jednak, że on powiedział, kiedy umiera drzewo, ono znowu będzie żyło. Kiedy umiera kwiat, ożyje na nowo. Lecz powiedział także, kiedy człowiek legnie i odda swego ducha, gdzie on się znajduje? Przychodzą jego synowie, odprawiają nad nim żałobę i okazują mu szacunek, ale on nic o tym nie wie. Dziwiło go, na czym to polega, że Bóg takie życie jak roślin i zwierząt z powrotem odnawia, natomiast człowiek nie może z powrotem ożyć. To nie dawało mu spokoju. Obyśmy tylko mogli wyciągnąć z tego wnioski dzisiejszego poranku. Po to właśnie tutaj jesteśmy. Jeśli będę mógł, będę chciał rozważyć pytania. Dlaczego popadamy w te kłopoty? Co powoduje, że te rzeczy przychodzą? Dlaczego chrześcijanin ma w ogóle wpadać w zakłopotanie? Dlaczego dla chrześcijanina nie układa się wszystko doskonale? Tak nie jest i my o tym wiemy. Czasem mamy nawet więcej kłopotów, gdy stajemy się chrześcijanami, niż mieliśmy jako grzesznicy. Oczywiście, gdyż napisano, wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych. Bóg zapowiedział wiele cierpień, dziwnych uczuć i dziwnych rzeczy, które będą przechodzić nasze zrozumienie. Ale zawsze to dzieje się dla naszego dobra. Po prostu nie możemy tego zrozumieć. Gdybyśmy to bowiem rozumieli, nie chodzilibyśmy w wierze, lecz w rozumieniu. Ale my przechodzimy przez to, doświadczamy tego, lecz dzięki wierze w Jego Słowo wierzymy, że sprawi to dla nas coś dobrego. Obyśmy mogli to pojąć dzisiaj, w ten poranek. Obyśmy zdołali zrozumieć, że wszystkie nasze kłopoty, nikt z nas nie jest na nie odporny. Gdybyśmy tylko uświadomili sobie, że te rzeczy są dla naszego dobra. Na pewnym miejscu w Biblii jest napisane, że doświadczenia, które nas spotykają, są dla nas daleko droższe niż samo złoto. Ponieważ to Bóg daje nam te doświadczenia. Kiedy stajemy się Jego własnością, po naszym wyznaniu, naszym chrzcie i naszej obietnicy prowadzenia życia dla Niego, każde doświadczenie, jakie nas spotyka, ma za cel udoskonalenie nas dla Jego chwały. Służy ono do tego, aby doprowadzić nas do miejsca, w którym sam Bóg będzie dla nas bardziej rzeczywisty, niż był przed nadejściem tego doświadczenia. Chciałbym tego poranku połączyć się z Jobem, aby stwierdzić, że żyłem dostatecznie długo,
aby wiedzieć, że to prawda. Widziałem to w swoim własnym życiu, że za każdym razem, kiedy pojawia się doniosła sytuacja, której nie mogę obejść dookoła, podejść ani przeskoczyć, Bóg przygotowuje drogę wyjścia i wynik jest chwalebny. Ja tylko dziwię się, jak Jego łaska jest w stanie to zrobić, ale On to robi. I pamiętajcie, że we wszystkich tych rzeczach szatan usiłuje rozstroić nas nerwowo i zdruzgotać, abyśmy myśleli, och, dlaczego to się stało? Dlaczego nie mogłem być oto takim? Kilka dni temu wyszedłem z najpiękniejszego i najwspanialszego miejsca, jakie kiedykolwiek w całym swoim życiu widziałem. Był to ten okazały budynek naszego brata Ora Robertsa. Widziałem ten lity marmur. Nigdzie nie było okien, a jakże było to wykończone. Byłem w Hollywood, byłem w Pałacach Królów, byłem prawie wszędzie na świecie, gdzie tylko można było być, we wszystkich najróżniejszych miejscach, pełnych przepychu i ślicznych miejscach i domach, ale nigdy nie widziałem niczego, żadnego miejsca, które można byłoby z tym porównać. Zupełnie nigdzie. Te cienkie druty aluminiowe oplatają wnętrze. Och, nigdy w całym moim życiu nie widziałem czegoś tak przepięknego. Przechadzałem się tam i pocierałem rękami te kolumny i wspaniałe granity, a w tych rzeźbach wszystko przedstawione jest w postaci Trójcy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakież to było wszystko wspaniałe. Niedawno wróciłem też od brata Tommy Osborna i widziałem tam jego wielkie, potężne dzieło dla Pana. Przystanąłem na zewnątrz, spojrzałem wstecz na ten budynek i pomyślałem, Boże, z pewnością stałem się obłudnikiem. Na pewno stałem się w jakiś sposób wyrzutkiem, ponieważ usługa tych ludzi wywodzi się z mojej. Co to znaczy? Być może, Panie, jestem tak niegodny zaufania, że nie możesz mi powierzyć czegoś takiego. Dlaczego jestem takim hipokrytą? Albo dlaczego jestem osobą tak niegodną zaufania? Byłem na kupie popiołu, tak jak Job w dawnych czasach. Kiedy stałem tam na zewnątrz, z trudem, tylko łapiąc oddech na widok tej okazałości, którą w tym olbrzymim budynku zdołał zrealizować ten biedny, ziemiosiątkowy chłopiec, który urodził się w ziemiance, pomyślałem, o Boże, może nie jestem godny. Natychmiast zwrócił się do mnie miły głos, który doszedł do mnie przez te korytarze. Ale ja jestem Twoją cząstką. O, Panie Boże! O, w takim razie niech już tak pozostanie, Panie. Pomyślałem wtedy, ponieważ ja nie miałbym tej inteligencji, aby kierować dla Ciebie tak wielkim dziełem jak to. Jestem niewykształconą osobą, ale jak długo Ty jesteś moją cząstką, ja jestem Twoim i Ty będziesz mnie prowadził. Ja nie mogę prowadzić samego siebie, lecz o Panie, Ty mnie prowadź. To właśnie te krytyczne godziny spychają nas na te święte piaski. Widziałem wśród nich głuchych, ślepych, kalekich. Widziałem pewną osobę chorą na wodogłowie. Nie sposób opisać, jak wielkie ono było. Kaznodzieja powiedział do matki tego chorego dziecka, proszę je przyprowadzić jutro na wieczorne zgromadzenie. Zobaczymy, czego dokonał Bóg. A w następny wieczór głowa dziecka była normalna. Boży głos w czasach ostatecznych. Tak było też w Biblii. I pamiętajcie, bez względu na to, jak wielkie byłoby utrapienie, szatan nie może pozbawić was życia, dopóki Bóg nie dojdzie z wami do końca. Nie może się wam stać nic, czego Bóg nie dopuściłby. Żadne zło nie może się wydarzyć bez Bożego przyzwolenia. A On działa dla waszego dobra. Pomyślmy, kiedy przyszedł potop, aby zniszczyć świat, On nie mógł zniszczyć Noego. Noe nie mógł zostać zniszczony, ponieważ Bóg miał dla niego pracę do wykonania. Pewnego dnia, w pewnym wielkim kraju, w wielkiej niewoli, znajdowali się pewni hebrajscy młodzieńcy, których znamy jako Szadracha, Meszacha i Abednego. Doszło do tego, że oni musieli podjąć decyzję. Coś trzeba było zrobić. Ich wiara została poddana próbie.
A kiedy wasza wiara zostaje poddana próbie, nie uchylajcie się. Stójcie mocno przy tym, w co wierzycie. Kiedy oni stanęli przed tym twarzą w twarz, ich wiara została poddana próbie. Oni znaleźli się w krytycznej godzinie. Oni nie tylko znaleźli się na kupie popiołu, lecz znaleźli się w piecu ognistym. Szatan jednak nie mógł ich zniszczyć, ponieważ Boży zamiar nie został jeszcze zrealizowany. Oni mogli wchodzić tam z nadzieją: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Oni mogli tam także wejść z nadzieją: jesteśmy pewni, że Bóg może wybawić nas z pieca ognistego, lecz niezależnie od tego posągowi kłaniać się nie będziemy. Szatan nie mógł się do nich dobrać. On nie mógł utopić Noego w potopie, dopóki Boży zamiar nie został zakończony. On nie mógł spalić hebrajskich młodzieńców, dopóki Boży zamiar nie został zakończony. On nie mógł zabić Joba wrzodami i nieszczęściami, dopóki Boży zamiar nie został zakończony. Także Daniela lwy nie mogły pożreć, dopóki Boży zamiar nie został zakończony. Podobnie też Abrahama nie mógł zniszczyć podeszły wiek ani śmierć, dopóki Boży zamiar nie został zakończony. Tak samo nie może on zniszczyć ciebie, ani nie może zniszczyć mnie, dopóki Boży zamiar dla naszego życia nie zostanie wykonany. Z tego czerpiemy ukojenie. A dlaczego Bóg dopuszcza, aby przychodziły kłopoty? Bóg ujarzmia je, zakłada uzdę do ich pyska i sprawia, że stają mu się posłuszne. Także doprowadzają nas one do ściślejszej społeczności z Bogiem. Nie było tęczy, dopóki nie przyszedł potop. Ale kiedy Noe został wrzucony w tę sytuację, w jakiej się znalazł, po spędzeniu 40 dni i nocy w burzy, podczas których ta mała arka unosiła się w górę i w dół na falach, właśnie gdy potop się zakończył, on ujrzał po raz pierwszy tęczę. Przymierze nadziei, przymierze obietnicy. Po przejściu przez ten ucisk zobaczył obietnicę. W taki właśnie sposób i ty zobaczysz obietnicę. Po przejściu przez ucisk. Lubiłem ten poemat albo psalm. Czy muszę być niesiony do domu w niebie, na usłanym kwiatami wygodnym łóżku, podczas gdy inni walczyli, by zdobyć nagrodę i żeglowali przez morze zabarwione krwią? Prosimy o wygodę i pokój. Bóg natomiast daje nam to najlepsze, co może nam dać: doświadczenia i uciski. One są lepsze niż wygody i pokój. Nasze wygody znajdują się na tamtym brzegu rzeki. Dopóki hebrajscy młodzieńcy nie zostali zmuszeni wejść do ognistego pieca, dopóki nie weszli w jedno ze swoich głównych doświadczeń, nie widzieli stojącego pomiędzy sobą tego, który był podobny do Syna Bożego. Ich kłopoty spowodowały, że Syn Boży stanął pomiędzy nimi wśród płomieni, aby odwiać tę gorącą falę. Ten pocieszyciel nie pojawił się jednak wcześniej, aż dopiero gdy weszli w ogień. Właśnie Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalać rzeczami tego świata i siłą narzucono mu doświadczenie. Bądź przestanie się modlić do Boga, bądź też pójdzie do lwiej jamy. Ale właśnie kiedy stało się gorąco, został wrzucony do lwiej jamy, zobaczył anioła pańskiego stojącego przy nim i osłaniającego go. Ten wielki słup ognisty, stojący pomiędzy nim a lwami, i lwy nie mogły dobrać się do niego, ponieważ on przechodził poprzez doświadczenia, pokusy i trudności. On wiedział, że jego Bóg jest władny wyzwolić go z tych rzeczy. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47 400 Racibórz, telefon 730 102 103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.